Cześć Siemanko, witajcie w kolejnym vlogasie, takim bardziej może troszkę połączonym, powiem co robiłem w ostatnim też czasie, co udało mi się nagrać, co nie. I akurat taki troszeczkę połączony vlog podwórkowy. Zbyszek Ferdyniak, pozdrawiam cię, dopominałeś się, żebyśmy nagrali coś sobie z obrządku. Może dzisiaj nagramy sobie mieszanie troszeczkę paszowozu. Jest 8 maja, Stanisława. Wszystkim Staśkom życzymy wszystkiego dobrego. Roku pańskiego 2020, oczywiście troszeczkę już obrobiony, deszczyku spadło trochę, no około 15 litrów, no nie jest w ciągu 2 miesięcy żaden żał, ale ważne, że coś jest, troszkę te trawy nam ruszyły. Słuchajcie, jedziemy sobie po słomę, której ostatnio daje troszkę więcej krówkom, z tego względu też, że kończy mi się siano kiszonka. Mam praktycznie skończoną siano kiszonkę. Kolejne zbiory się tutaj odciągają. Nie wiem, czy uda mi się załatwić, jeszcze gdzieś kupić siano kiszonki. Stąd tej słomy idzie więcej. Słuchajcie, i też trochę siano kiszonki. No i oczywiście kukurydza, witaminy i drożdże. Co robiłem w ostatnim czasie? Zaraz wszystko wam powiem. Czyli to będzie też taki połączony vlog, może Kacprowi uda się zrzucić, bo wcześniej nagrałem część pryskania księżyta, ale że tego pryskania na kanale jest ostatnio dużo i jeszcze będzie kukurydza, którą będę chciał wam pokazać, więc i na pewno te dwójka w jęczmieniu, bo to jest challenge, to musimy zrobić, więc chcę, może powiem jeszcze, co robiłem, co pryskałem już bez samego pryskania. Było robione księżyto Axial Packiem, nie Avoxą, już mówię wam dlaczego. A mianowicie dlatego, kasa słoma troszkę potnie, mianowicie dlatego, że z prostych przyczyn, Axial jest też środkiem kompletnym, Axial Pack, który likwiduje nam praktycznie wszystkie spektrum chwastów, które mogą rosnąć w naszym zbożu i jest tańszy od Avoxy, tak? Czyli przeżyto jest siane u mnie na słabszych glebach. Na pewno u was na słabszych ziemiach też ta miotła odporna tak nie występuje. Więc ten środek zawiera tylko inhibitory z grupy B, nie tak jak Avoxa z grupy A i B. Jeżeli nie mamy problemu z odporną miotłą, spokojnie możemy pryskać środkiem tańszym. Wydaje mi się, że ja płaciłem chyba 220 czy coś złotych na taki pak na 2 hektary. To jest. On zawiera właśnie Axiala i zawiera winetu do kompletu, żeby zniszczyć wszystkie tam chwasty uciążliwe, osty, wszystko bierze. Dodatkowo, jeśli ktoś ma, słuchajcie, problem z owsem głuchym, który jest uciążliwy strasznie chwastem, a się je tylko zboża, no to ma problem, żeby go zlikwidować. Ja wcześniej, jak kupiłem, słuchajcie, pole od faceta, było tam tego głuchego owsa od za, bo było go dużo. I właśnie ten środek bierze nam głuchy owies, to jest bardzo ważne. Możemy pryskać zboża i zimowe, i wiosenne. I nie przebarwia nam roślin. Bo jak stosowałem wcześniej na przykład pumę, to jęczmień robił się żółty, niby to miał takie fitotoksyczny był strasznie. Niby to nie miało wpływu, ale wyglądało to strasznie paskudnie. I stąd też właśnie moja decyzja, że jeżeli można stosować, nie ma takiej potrzeby, środek, gdzie mamy miotły odpornej. Stąd też właśnie moja decyzja padła na Axial. Przeżyto wygląda bardzo ładnie. Odmiana to jest Renio. Ładna, gęsta, troszeczkę przysychała, ale no ten deszczyk polatował. Na pewno będę się starał później pokazać, jak ten środek zadziała na te chwasty. Słuchajcie, co będziemy robić dalej? Dalej będziemy wrzucać siano kiszonkę. Belkę sobie dzielę na pół. No i robię po prostu na tyle, na ile mogę. Zobaczcie, to są nawet świeże łąki. Dopiero teraz troszeczkę po tym deszczu odbiły. Sianokosy na pewno się nam przeciągną. I to sporo. Miałem problem właśnie przy sianokosach, bo przy tym jesteśmy. Miałem problem zawsze z tymi oponkami od pająka. Ktoś powie, kupiłbyś sobie krzychu zgrabiarkę. No może i kupię kiedyś, no bo wszystkiego naraz mieć nie można, tak? Pająk na razie dobrze zgrabia. Póki co. Skupiłem takie opony z protektorem, tak jak na ciągniku z przodu, nie? Dzisiaj będziemy to przykładać, zobaczycie jak to wygląda. Myślę, że w jakiś sposób zda to egzamin, gdyż te opony, które sami wiecie, w pająku są stosowane, tam nawet Jarek Ogarek cuda robił, piankę wrzucał, a te oponki oryginalne przy drugim czy trzecim pokosie, jak już jest sucho,
macie lucernę, to lucerna, kończa od lucerny, korzenie potrafiły przebijać oponę, no to jest normalnie śmieszne, no. Tutaj mamy grubszą, więcej płócien i mamy więcej lucerny, jest jak prawie w tym malocie akurat. Słuchajcie, wymieniłem kilka noży, bo już troszkę nam tutaj długo cięło. W międzyczasie, wiadomo, wszystkiego też nie kręcę. Musiałbym chodzić ciągle z kamerą na głowie. Dajcie znać w komentarzach, jak u was. Czym pryskaliście swoje zboża? Jak u was z deszczem, bo jestem też ciekawy. Tak jak sami wiecie, nie ma teraz żadnych targów. Co do pryskania, chciałem się jeszcze krótko odnieść może do komentarzy jednego z widzów, który napisał: pryskasz jęczmień w dzień, a gdzie pszczoły? Nie wszystkie opryski, kolego, są toksyczne dla pszczół, zwłaszcza grzybobójcze. Także proponuję, żebyś przemyślał to, co piszesz, bo ty masz dwa ule i jesteś wielkim pszczelarzem. Ja szanuję pszczoły i też na pewno nie chcę robić im krzywdy. Dobra, niech się teraz, słuchajcie, tutaj tnie. I na pewno nie jestem w stanie, nikt nie jest w stanie zrobić oprysków grzybobójczych gdzieś tam po nocy. Wszystko powiedzmy na samym wieczorem i po nocy, bo jeżeli ty masz, kolego, 1,5 hektara lub 2,80, to możesz sobie to pryskać, nie wiem, opryskiwaczem ręcznym i zdążysz to wszystko zrobić, a pozostali niestety nie dadzą rady i też na pewno nikt celowo, wiadomo, że są ludzie, którzy może bezmyślnie to robią, ale nikt celowo pszczół nie truje. Jeżeli ja pryskam sobie późnym popołudniem, bo mam hektarów tyle, co mam i inni też mają, powiedzmy, więcej, nie są w stanie tego zrobić, to nikt nie będzie jeździł, chłopie, o 12 w nocy, bo raz, że może być rosa, dwa, że nie ma każdy GPS-u, żeby nie pomijać. Pozdrawiam cię serdecznie. No, to by było tyle. Także zobaczcie, tutaj przynajmniej w kukurydzy mają szpaki raj, bo sobie przychodzą, zbierają ziarka kiszące. Zgasimy, bo zaraz ten kolega od pszczół powie, że marnuje paliwo, środowisko zatruwa. Nie będę cię, taki jestem, że poniku, nie będę cię, wracając do ciebie, że tak powiem, piętnował. Twoja sprawa. Został mi jeden balon siano kiszonki, chyba że kolega jeszcze mi coś pożyczy. Do tych sianokosów 2 tygodnie, to tak minimum jeszcze pierwszych. Pierwsza pewnie będzie lucerna, która na pewno lepiej sobie radziła z brakiem wody na długi system korzeniowy. Robię na razie, póki jeszcze mam czas, takie rzeczy porządkowe. Jakiś tam płotek będziemy sobie wymieniać stary przy w gospodarstwie, a to tam zaliliśmy sobie na szambie beton, bo ciężarówka skruszyła, bo wcześniej samo zalane socjalnym od dojalni. Cały czas coś się dzieje, nie siedzi się. Porządki w garażu były porobione, słuchajcie, bo już wiadomo, że ktoś z was coś odkręci, stare lemiesze, stare jakieś tam różne rzeczy, to się to wyrzuca do garażu, przecież nikt nie śmieci na środku podwórka i nikt nie jeździ, co roku ze złomem nie jeździ, więc odwieźliśmy sobie złom. Cena niestety nie poraża, bo tam 45 groszy, no ale zawsze jest porządek, nie chodzi tu o pieniądze, tylko o porządek, a gdzieś tam jakieś te złom pieniążki się wykorzysta, założy się nowe lampy w garażu, to wam na pewno po prostu, że tak powiem, pokażę. Ciach bajera, maszyna wyciągnięta, zobaczcie, jesteśmy na podwórku, zaraz wam pokażę, wyglądają nowe koła, stare będziemy zrzucać. Na zdjęciach wyglądały inaczej na Allegro, przyszły inne, komentarzu pozytywnego raczej tam nie zostawię. Nawet całkiem inny, słuchajcie, z wyglądu, inny protektor, no ale zobaczymy. Tak to wygląda. Rżysko zawsze będzie wyższe, grubość jest inna. Zobaczcie, tak wyglądają teraz koła, co założyliśmy. Będzie pająk z grabiarka z napędem. Miejmy nadzieję, że to coś wytrzymają, chociaż to chyba chińszczyzna jest. Taki patent zrobiłem sobie, gdzieś dalej się jedzie, na koło zapasowe. A gdzieś na dalszym polu, zobaczcie, zapijemy sobie kapcia, odkręcamy się, obejmkę zdejmujemy, koło szybko, przekładanie, musimy jechać do domu. Taki patent. Tutaj jedną się gwiazdę udało uratować. Kupimy sobie tylko jeszcze jedną nową, zaraz pojedziemy. Zobaczcie, jest efekt końcowy, kupiliśmy nowe koło. Maszyna kompletna, z kołem zapasowym. Sprostujemy jeszcze tylko sobie dyszel. I mamy tanim kosztem sobie swoją maszynę do... Mamy dwa żółte kółka ładne. Do podgarniania, co nam na razie w zupełności wystarczy.
na tych kołach zobaczymy, jak się będzie to wszystko sprawowało, dam wam znać. Ja w tym momencie z wami się żegnam w tym krótkim vlogu. W takim razie do zobaczenia w kolejnym vlogu. Mordy, trzymajcie się, hej!